Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i po pierwsze, bardzo dziękuję za frekwencję pod poprzednimi filmami, a po drugie, dzisiaj trochę o ewolucjach, bo sporo osób ciągle pyta, Kamek, jak robić ewolucję, czy każdego zawodnika można tam dać, czy jak dajesz kogoś do ewolucji, to można go jeszcze raz ewoluować. To wszystko, na te wszystkie pytania dam wam dzisiaj odpowiedź oraz jacy zawodnicy są najlepsi do danej ewolucji. To też wszystko przed nami, więc zaczynamy kolejny odcinek. Wy nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę i jedziemy. Na sam początek jednak pokażę wam mój skład aktualnie. Tak wygląda to teraz. Oczywiście cały piątek podczas premiery mnie nie ma. No i jeżeli widzicie ten skład, to znaczy, że wszystkich tych zawodników mam tutaj trafionych po raz pierwszy. Nikogo tutaj nie kupowałem, to jest zawodnik złożony, zawodnicy złożeni z klubu, po prostu, którzy byli trafieni. Natomiast wymienny jest tylko De Jong, aktualnie jego cena to 50 tysięcy, w ogóle te ceny podczas premiery, kiedy jest w piątek rano, bardzo spadły. No i jeszcze mamy Diaza wymiennego, ale on jest na rynku transferowym, no a tak to trafiłem na przykład Marcosa Llorente dwa razy niewymiennego, ale reszta całkiem spoko. Moim najlepszym trafem overallowo jest Norweszka na napadzie. Walkout. Jakby nie pytajcie, plus ta karta jest zepsuta, co mogliście zobaczyć w wczorajszym filmie. Nie, ona jest zbugowana jakaś. Pewnie, jeżeli nie, to sprawdźcie, bo jest reakcja na tą kartę, a później jest reakcja, jak nią gram. A tam ta karta jest zbugowana, ona ucieka od piłki. Coś, co w ogóle pierwszy raz widziałem, to jest wszystko przez to, że ma zaburzoną równowagę. Względem innych statystyk, ma reakcję, kontrolę piłki, dribbling na 90, a równowagę 48. Jakby nie wiem, kto to wymyślił. Natomiast ta karta jest, przynajmniej na stylu gry myśliwy, zbugowana totalnie i nie da się nią grać. Ale kiedy zobaczyłem napastnik Norwega i to z dobrej paczki, to oczywiście myślałem, że to jest Haaland. Więc to jest póki co mój najwyższy traf overallowo. Jeśli chodzi o obronę, Upamecano gra fenomenalnie, naprawdę widać, że jest byczkiem, te statystyki jego są naprawdę dobre, ta siła, o której tutaj mówimy, wojownik, większa siła przy odbiorach fizycznych, to widać, natomiast szkoda, że nie ma jeszcze innych stylów gry, no ale jakby miał taki styl gry plus wojownik, to naprawdę przepycha każdego. Ake w ogóle, to jest śmieszna sytuacja, on nie ma żadnego stylu gry. Jest bezstylowy, jako jedyna karta, co zresztą możecie zobaczyć tutaj, kiedy wybieramy sobie te style gry, to on jako jedyny nie ma żadnego stylu gry. W napadzie oczywiście fenomenalnie gra mi się Diabim, 95 tempa, mija przeciwników jak tyczki, strzelił 17 bramek, ale też w Squad Battles, Malen gra spoko, Diaz gra spoko, Szobo dopiero trafiliśmy i wszedł na SPO, no ale ogólnie jest ok. Co prawda ten trencik też by był do wymiany, pewnie Walker byłby lepszy, ale czekamy na wszystko. Jeżeli chodzi o mój rynek transferowy i to, co mam tutaj na transferach, to zainwestowałem w Ewę Pajor. Jak widzicie, tej Ewy Pajor jest sporo. Ja ją kupowałem w ogóle na początku za 9 tysięcy, no ale teraz już ta cena jej podskoczyła, znaczy spadła, ale mam nadzieję podskoczy. Jak na 87 overall jestem przekonany, że tą Ewę Pajor jeszcze jedną dokupiłem za 5100, licytacja od rana. Ja mówię, jak za 87 overalla, wydaje mi się, że 5100 opłacone za nią, to jest, no, 100% pójdzie do góry, bo na pewno będą SBC, gdzie te overalle będą potrzebne. Na razie na liście transferowej, no, jest tej Ewy Pajor sporo, plus oczywiście ten Diaz, to jest nasza lista transferowa i liczę, że ta Ewa Pajor pójdzie niedługo do góry i będziemy mogli ją sprzedać za fajną cenkę. A teraz przejdźmy do tego, o czym mówię, czyli o ewolucjach, o to, kogo ewoluować, jak ewoluować i czy ewoluować. Słuchajcie, jak widzicie, ja już z takiej jednej ewolucji skorzystałem i zrobiłem to na Aubameyangu. No i tam to było proste, wystarczyło zagrać dwa mecze i ten Aubameyang po prostu stał się zewoluowaną kartą, którą grałem i było ok. To była moja pierwsza testowa ewolucja. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie w zakładkę ewolucję, to po pierwsze pada często pytanie, Kamek, czy można ewoluować tylko jedną kartę, czy parę kart? Oczywiście można ewoluować parę kart. Najważniejsze
czego to się tyczy, to to, że po prawej stronie macie wymagania zawodników. To, jeżeli spełniacie, to wrzucacie tam dowolnego zawodnika. Jeżeli macie w klubie odpowiednią ilość zawodników, po prostu wybieracie piłkarzy do podglądu, czyli klikacie ewolucję założyciela, wchodzicie, no i mamy piłkarzy, którzy rzeczywiście mogą do tej ewolucji iść. Mamy Blacho, Dzeko i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wszyscy ci piłkarze, których tutaj widzicie, oni spełniają te wymagania. I tutaj moglibyście się zapytać, widzieliście przed chwilą Aubameyanga, czy tutaj Aubameyanga mogę wrzucić? Nie, ponieważ rzadkość karty tutaj, jaką możemy wrzucić, to jest rzadki, więc nie mogę już ewoluowanego tutaj zawodnika wrzucić. Natomiast, jeżeli spojrzymy na złote rozświetlenie 2, to tutaj nie ma takiego wymagania. Rzadkość musi być ewolucję 1. I tutaj musi być już ewoluowany raz zawodnik. I to jest właśnie ciekawe, że tutaj takiego Aubameyanga nie mogę wrzucić, bo tempo mamy powyżej 80 i nie ma pozycji SP. Natomiast tak, tutaj można już wrzucać ewoluowanych piłkarzy, tylko muszą spełniać oczywiście te wymagania po prawej stronie. Swoją drogą, jednym z najciekawszych zawodników do ewolucji właśnie z tej karty złote rozświetlenie, bo tutaj musimy dać brązowego zawodnika, a później złote rozświetlenie 2, jest zawodnik z Manchester United SPD. Tam już widziałem, że śmiga potężnie ten zawodnik i właśnie po 84 overalla możecie mu dać i do tego ma podania na dobieg i tak dalej. Naprawdę fenomenalna karta, z tego co wiem, to jedna z osób z ekipy już sobie tym działa. Oczywiście są też płatne ewolucje. No i tutaj dlaczego to jest płatne? Ponieważ jest to spory boost. Dalej są wymagania po prawej. Tutaj można to zrobić tylko na lewym skrzydłowym. Takim zboostowanym tutaj może być, dobrym zboostowanym może być Ansu Fati. I po prostu na trzecim levelu taki Perisic też wygląda dobrze, chociaż to tempo nie wygląda najlepiej. Oczywiście to jest tak, że najpierw dodajecie tutaj zawodnika do tej ewolucji, później jeżeli zrobicie poziom pierwszy, to on dostaje plus 7 strzelania, później niezłomność. No a później dostaje kolejne nagrody i jest jakby upgrade'owany, levelowany. Też pytacie, czy to będą jedyne ewolucje, które będą w tym sezonie. Moim zdaniem tutaj będzie dodawane też często, zawodnicy będą dodawani w trakcie sezonu. Po prostu wyjdzie jakiś, tak jak teraz wyszło event Nike, to będą kolejne ewolucje dodawane. No i tak naprawdę koniec końców wydaje mi się, zwłaszcza przez to złote rozświetlenie, że jeżeli będziecie odpowiednio trzymali sobie zawodników ewoluowanych, to w końcu z takiego brązaka naprawdę będziecie mogli zrobić kartę fenomenalną. Tutaj później patrzycie, jest zakładka moja ewolucja, która nikogo nie ewoluuje. Zastanawiam się bardzo, kogo tutaj wrzucić. No i teraz tak, skoro zastanawiamy się, kogo tutaj wrzucić, to częste pytanie numer 2 jest: Kamyk, kto jest najlepszy do danej ewolucji? Macie to pytanie? Macie też odpowiedź. No i z pomocą, jak zwykle, czy przy szukaniu zawodników przychodzi Footbin. Po prawej u góry macie obok marketu ewolucję, wchodzimy w te ewolucje. No i tu mamy konkretne ewolucje, jakie są, czyli Welcome to Evolution, Spacey Protector, to które zrobiłem, czyli gdzieś tam było jeszcze z tym napastnikiem. Spacey Protector to chyba, nie, to, które zrobiłem, z tym. No i teraz tak, zapytacie się, jaki zawodnik jest najlepszy do danej ewolucji. Na przykład Founders Evolution. Wchodzicie, no i tak jak widzicie, Vlacho jest spoko, jakby tutaj jest przykładem Vlacho, ale jeżeli wejdziecie w playersów tutaj, to macie dokładnie wszystkich zawodników, którzy spełniają te wymagania i macie ich przed i po ewolucji. No tutaj ewidentnie widać, że Timo Werner jest takim zawodnikiem, który rzeczywiście po tej ewolucji, no tutaj jeszcze plus jedną słabszą nogę, gwiazdkę słabszej nogi dostaje, więc tutaj naprawdę fenomenalnie by ta karta wyglądała. No ale jakby możecie sobie sprawdzić każdą opcję, każdego zawodnika, gdzie ten pace będzie lepszy, gdzie ten pace będzie gorszy, no i macie tą listę. I to jest właśnie bardzo fajne, że już na tej stronie się to pojawiło. No i tutaj Founders Evolution, Welcome to Evolution. Wchodzicie też w playersów i dokładnie też widzicie, jakich zawodników możecie dawać. Nawet możecie dawać informy już i też ich je upgrade'ować. Final Doom tutaj też jest spoko opcją, dlatego do każdej ewolucji macie już przypisanych zawodników, których możecie dawać i to jest naprawdę spoko, że no, nie musicie tak naprawdę zastanawiać się, szukać, kombinować, liczyć, tylko wchodzicie na stronę i bez problemu dzięki temu wiecie,
co, jakby, jaki zawodnik będzie miał super tę ewolucję. Tutaj Gravenberch na przykład według mnie fenomenalnie wygląda po tej ewolucji. No plus 4 overalla, czy też Thuram. Także te ewolucje są spoko, mają potencjał. Mam nadzieję, że EA tego nie zepsuje. No i oczywiście, jak już mamy te ewolucje, nie mogę was zostawić na koniec bez meczu. W tym momencie jesteśmy w lidze siódmej. Weszliśmy, jak widzicie, na pełnej do tej ligi siódmej, więc czas na mecz dla was. Mecz, którego nie będzie na streamie. Pierwszy mecz, którego nie będzie na streamie. No i zobaczymy, jak to śmiga. Czas, start. Szukamy kogoś. I czemu mój ping jest po lewej? W sensie, to znaczy, że jestem gościem chyba w tym meczu? Tak czy inaczej, gramy, wejdźmy sobie do meczu i zobaczmy, jaki rywal ma skład. To jest zawsze bardzo ciekawe na starcie z tym, jaki rywal ma skład. Zawsze ten ping mi się pojawiał po prawej, teraz po lewej. No dziwne. Ale trafiamy chyba na Polaka, FC Mongoli, zobaczymy. Porth Move, Ederson w bramce, Van Dijk, Kimmich, De Bruyne. Okej. No obrona całkiem dobra. Van Dijk w obronie robi taką robotę. Jeszcze gram chyba na dwóch. Aha. Czy ja gram na dwóch? Tak, gramy jeszcze na duosa gram. No to FC po lufeczce, powiem wam, będą ciężary. Zobaczymy też, czy ciężko będzie się grało na dwójkę rywali, czy może nie będzie aż tak źle. Może będą się mylili. Zobaczymy, na razie zaczynamy nie najlepiej. O, jest szansa na 1-0 i mamy to! Błąd przeciwników, prowadzonko, 1-0 i to Malen wyprowadza, ale świetna piłka, tam nie wiem kto to podawał, naprawdę fenomenalne podanie na wolne pole tam przy tym błędzie i prowadzimy 1-0. 2-0, ale to chodzi i Szobot chyba strzela swoją premierową bramkę w naszym zespole. Pięknie, panie Dominiku, pięknie. No i wychodzimy na dwubramkowe prowadzenie. O ile w ataku przeciwnicy sobie naprawdę radzą dobrze, o tyle w obronie widzę, że jeszcze tego zgrania ze sobą nie mają. Nie, Van Dijk z linii wybija, ajajajajajajaj, to powinno być 3-0. Szkoda, widziałem, że tam stoi na drugim rogu, no i to może się zemścić, niestety. Dobra, zobaczmy, co tutaj się wydarzy. De Bruyne, te dośrodkowania ma dobre. Joshua Kimmich, ale na szczęście za daleko i teraz Malen. Aj, nie udało się, Virgil Van Dijk, no właśnie, jego się boję dosyć często, co tam powymyśla chłop, ale trencik wraca. Jeszcze piłka nie wyszła. Jeszcze Kevin De Bruyne. Ulala. No i gol. Musi to być gol. Mój błąd w obronie. Bardzo prosty. Oddałem piłeczkę. No i niestety. No tak to bywa. Mogło być 3-0. Jest 2-1. Typowy kamyk. No niestety. Tracimy prawdopodobnie kolejną bramkę. Oj. Nie tak. Naprawdę. Wyprowadza się tak ciężko tą piłkę. Chociaż może teraz. Zobaczmy Diaza. Nie, na zielonym nie siadło, szkoda. Ajajaj. Niestety 2-2. Nie, czy ja wygrywam? Nie, wygrywam jeszcze 2-1. Patrząc po statystykach, jest naprawdę, naprawdę ciężko. Na dwójkę grać jest. No, zdecydowanie, jeżeli jesteście dobrzy w koopa, to patrząc. To jest mój pierwszy mecz w ogóle, grający na jakąś dwójkę. To naprawdę warto sięgnąć po jakiegoś kumpla i grać wspólnie, bo jest zdecydowanie łatwiej w obronie czy w ataku się ustawiać. To naprawdę wychodzi o wiele lepiej, ale na razie dajemy radę. Szkoda, że nie strzeliliśmy bramki, bo mieliśmy sytuację na 3 i to parę takich sytuacji mieliśmy. Musimy naprawdę zagrać solidnie w drugie 45 minut. Nie, znowu piłka obok bramki. Była szansa, Jorente trochę zasunięty. Próba była niezła, ale niestety nie siadło. Diaby. Nie siadło to. Co się dzieje? Naprawdę. No ten mecz powinien już inaczej wyglądać. To powinna być większa przewaga bramek. I znowu te moje próby jakieś, wiecie, na 100%. Chociaż tym Diabym powinienem już tam dawno strzelać, nie? Gol. No, prawdopodobnie brama. Nie. Luis Diaz teraz. Mamy szansę. Jest Van Dijk.
Musi być brama. Tak jest! 3-1. Wreszcie wypracowane, wreszcie strzelone. Dziura w obronie. Mimo tego Van Dijka, który jest no naprawdę wrzodem na życi. To mamy bramkę. Let's go. Oj, oj, oj. I niestety 85 minuta. Wiadomo, co się robi. Wiadomo, co się robi. A jest źle. Dobra, Szobo schodzi. Wchodzi Magul. Jellington też za De Jonga, żeby ten środek pola jakoś grał. I tyle. No, musimy 5 minut wytrzymać. Kurde. Diaby. Spokojnie, mamy czas. Mamy czas. Nie musimy tutaj... oni muszą iść do ataku. My nie musimy. Chociaż próbujemy. Balde niestety. No i teraz byle nie stracić bramki, bo to będzie wstyd. Ostatnia akcja praktycznie. To może być dramatyczne dla nas, błagam. Dobrze, spalony, na szczęście. No i tu już chyba nic się nie zmieni. Naprawdę musiałoby się stać coś złego. Mamy to 3-2 na dwóch oponentów. Udało się wygrać na szczęście, choć nie było to łatwe. Piotr tutaj prawie mnie porobił. Pewnie Piotr z kim tam? Z Sebą. Piotr z Sebą. Oczywiście gdzieś tam w tych statystykach przeważyliśmy 3-4 expected do 1-1 expected. Więcej posiadania piłki, więcej strzałów zdecydowanie. Ale mówię, no tutaj niektóre sytuacje mogliśmy lepiej zamienić na bramkę. Tutaj Joe Gomez, to mówimy o tym, o tej wrzucie. Ja myślałem, że to Van Dijk w ogóle wybronił z linii, a to Joe Gomez? Nie, to Van Dijk, to ciekawe. No kurczę, tutaj Sobo strzela z główki, piłka mija już bramkarza, a tutaj Van Dijk, jakby wiedział w ogóle, idealnie się obrócił i jakby wybronił to. No dobra, niech i tak będzie, chociaż mówię, mieliśmy też parę akcji tutaj, gdzie powinniśmy to strzelić, powinniśmy próbować. Jestem ciekawy, czy tutaj się przesunęli bramkarzem, czy też nie. Tak, było przesunięcie bramkarzem, ale strzał w jego środek. Tak czy inaczej, wygrywamy kolejny mecz, jeżeli chodzi o Division Rivals, oczywiście do końca... Tutaj do końca tygodnia odbioru nagród, czyli do czwartku, będę starał się, żeby tutaj wbić jak najwyższą ligę. Myślę, że taka punkty przełomowe w ogóle są tak słabe, nie wiem, czy widzieliście to, ale za punkty przełomowe aktualnie macie w nagrodach Tifo za sezon pierwszy, który kończy się za 40 dni. A tutaj macie wszędzie brązowe Tifo. Mam nadzieję, że to się zmieni. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że o ewolucjach wiecie już wszystko. Jeżeli nie, to pytajcie w komentarzu. Ja spadam, trzymajcie się do następnego. Cześć!